Kontakt z Bogiem w tym nieoryginalnym kosmosie między innymi polega na ciągłym zwracaniu na Niego uwagi. Bóg niestety jest poza naszą zewnętrzną świadomością, zasłonięty bramami atomowymi, w ogóle pozostaje poza sferą kosmiczną. Żyje w światłości niedostępnej, jak powiada żydowska Biblia. Zwracanie uwagi na Boga to cała nasza siła w dziele przebicia się do Niego. To bardzo popłaca każdej duszy wplątanej w ten świat. Przez to ćwiczenie następuje powolne zrozumienie Boga i problemu Boga z nami. Kosmos nie szanuje Boga. Cały jest przeciwko Niemu. Jezus też o tym wiedział. Dlatego proponował wyrzec się tych genów, tych pierwiastków, tego życia, bo ono permanentnie zabija każde życie w ciele. Mówił, że ten byt jest nieoryginalny. Podobnie nauczał Platon. Człowiek wyzwolony, oświecony nie musi się modlić. A to, jak mówiłem wcześniej, z prostej przyczyny. Wszystko, co robi, czego słucha, co widzi i odczuwa, jest dla niego nieskończonym źródłem inspiracji i uniesień, czyli naszej modlitwą. Jeżeli on sam staje się źródłem modlitwy, nie potrzebuje odmawiać dodatkowych modlitw. Mało tego, nie potrzebuje siadać w pozycji jogi i trzymać różańca w ręce. Nie musi rozważać. Wszystko, czym dysponuje, to własna jaźń, która jest samą miłością. Masz być samą miłością. Słowa ojca Pio. Żeby na ziemi można było oglądać niebo i doznawać tej wielkiej przyjemności, to trzeba wykrzesać z siebie wiele miłości. Bóg da tę łaskę każdemu, kto z miłości do Niego zwariuje. Dobrze by było, żeby wszyscy ludzie dali sobie amputować duszę tradycyjną, duszę wykształconą przez niską wiedzę, zastępując ją nową, wysokojakościową wiedzą, którą można określić jako wyższe dobro, wyższy stan odczuwania, wyższy stan przeżywania piękna. Witajcie. Tymi cytatami z wiedzy ojca Pio rozpoczęliśmy. Będziemy wokół nich dzisiaj rozważać parę rzeczy. O, na sam start możemy jeszcze uderzyć w gong. Te inskrypcje, które tutaj widać po obydwu stronach, Tai Loi z mandaryńskiego oznacza szczęście przyszło, dobro przyszło. To jest akurat końcowy fragment szerszego poematu mandaryńskiego o tym, jak zło odchodzi i dobro przychodzi. W Chinach i na Dalekim Wschodzie wierzy się w to, że z każdym uderzeniem gongu nadchodzi szczęście, samospełniające się życzenie. Taka forma modlitwy w wielu klasztorach na Dalekim Wschodzie dźwięk gongu przemienia. Szczęście nadeszło. Co to dzisiaj możemy poruszyć? Pamiętacie, jak dostaliśmy bana, Wiesiu jeszcze go ma, za panią Dykiel. Zobaczcie, pani Dykiel, no jeszcze tam parę osób, Górniakowa, może Steczkowska, tam może jeszcze ktoś, wypowiadali się tak odważnie na temat całej tej fikcji pandemii i zobaczcie, że nikt ich nie wspiera. Tam może pojedyncze osoby z ich świadka, prawda? I czego to dowodzi? Podobnie o prawnicy. Zobaczcie, niedawno było zebranie założycielskie Stowarzyszenia Niezależnych Prawników i jedna z pań, która tam była prelegentem, powiedziała, że przecież w Polsce z uprawnieniami jest 80 tysięcy osób. Zobaczcie, pandemia weszła, wszystko jest nielegalne, te wszystkie przepisy dotyczące kwarantan, szczepionek, już mamy wyroki Sądu Najwyższego. Przez pierwszych kilkanaście miesięcy tylko pojedynczy prawnicy zaczęli coś w tym kierunku robić, że całe społeczeństwo jest oszukiwane niezgodnie z prawem, a 80 tysięcy prawników nie zareagowało. Podobnie z lekarzami. Przecież ci, którzy naprawdę są lekarzami z powołania, doskonale wiedzieli, że jest to wszystko totalną ściemą. I tylko niektórzy zawalczyli.
I zgodnie z obowiązującym prawem, po czasie, ale wygrywają sprawy w sądach. To tylko nam przypomina o jednym, że ci ludzie, tylko kilkadziesiąt tysięcy lekarzy, prawników, celebrytów, aktorów, nie funkcjonuje w systemie miłości. Nie rozumieją tego, co robią, co się z nimi wydarza. No bo w sumie jest to jedyne warte poznania, jedyne warte praktykowania, system miłości. Pokażcie mi coś, co jest ponad tym, co warto byłoby praktykować, warto by poznawać. Tak od razu mogę dorzucić taką informację. Elorin cały czas tłumaczy na bieżąco rozdziały w przepowiedni Dormana. Polecam wam potraktować jako bajkę. No jeszcze raz link umieszczę pod filmikiem. To dużo wam pomoże zrozumieć z tego, co Wiesiu wam opowiada. Czyta się to bardzo lekko, szybko. Tak jak właśnie byście czytali bajkę, opowieść. Przepowiednia Dormana o tym, co się wokół nas dzieje, o tym, co ojciec Pio przekazywał. Często swoim kursantom mówię, że ćwicz na 400% albo i więcej. Życie jest zbyt cenne, żeby coś robić połowicznie, byle jak. Żeby coś robić na pół gwizdka. Jeśli cokolwiek robisz, to rób to na 400%. Podobnie z modlitwą. Módl się na 400%, tak jakbyś był w obliczu śmierci, jakby od tego zależało życie wszystkiego, jakby ten świat się miał zaraz rozpaść, gdybyś się przestał modlić. Tak się powinno modlić, z całym zaangażowaniem. W sumie to wy możecie być też tymi czterema joginami, którzy podtrzymują ten świat, żeby się jeszcze nie rozleciał, żeby dużo osób skorzystało i wyzwoliło się. Modlić się naprawdę z pełnym skupieniem, aby to przesłanie Ojca Pio poszło dalej. Ojciec Pio potrzebuje takiej modlitwy, potrzebuje takiego wsparcia i zaangażowania. Nie bycia letnim, tylko bycia zaangażowanym. Nawet tak się módlcie, żeby taki wnerw się pojawił, że użyję bardzo delikatnego słowa. Pamiętacie, jak Jezus się modlił na odosobieniu w ogrodzie? Biblia żydowska podaje, że Jezus tak się modlił, że aż krwisty pot na nim wystąpił. Było takie natężenie, skupienie modlitwy, że nastąpiły zmiany fizjologiczne. Nie sądzę, żeby to było zmyślone. No, bardzo cenna uwaga. Jezus tak się modlił, żeby, można było powiedzieć słowami Ramalingi, osiągnąć najwyższe współczucie, najwyższe miłosierdzie. Także jest to taka jedna z form modlitwy. Życzę wam jak najwięcej owoców i błogosławień z takiej modlitwy, z takiego pełnego zaangażowania. Inną stroną tego samego medalu jest modlitwa w błogości, której też wam życzę. Modlitwa w ekstazie, która niczym się nie różni skuteczności. To jest po prostu inne podejście do tego samego tematu. Na tym polega też niezwykłość Japsahib, tego źródła aktów strzelistych, który wam często tutaj cytuję, czy polecam. Zobaczcie, Wiesiu często słyszał od ojca Pio, że gdyby teraz zobaczył niebo Stwórcę, to musiałby umrzeć. Tam mamy jeszcze relację pani Krysi. To jest bardzo, bardzo prawdziwe. Guru Gobind Singh, kiedy komponował Japsahib, wiedział, że to są już ostatnie godziny, on prawie 2 dni umierał, gdzie ta rana na sercu otworzyła, i w tym czasie podyktował ostatnie rozporządzenia dla swoich poddanych, bo był królem Sikhów, a zarazem guru, i zarazem też podyktował w ostatecznej wersji Japsahib pieśń Pana. On, z racji tego, że już umierał, otworzyło się przed nim przejście na drugą stronę i widział. Baba Wirsa opowiadał, że Guru Gobind Singh
widział rzeczywiście oblicze Najwyższego i ludzkim językiem opisywał. Myśmy na tym zdarzeniu uzyskali to, że mamy ludzkim językiem opis Najwyższego, mniej lub bardziej przybliżający nas do Niego, a skorzystaliśmy dlatego, że nie musimy umierać. Prawda? Guru Gobind Singh odszedł, natomiast myśmy zdobyli opis tego, co on przez ostatnie godziny życia widział i na tym właśnie polega ta niezwykłość Dzapsahib. Pamiętam, jak ojczym mojej żony odchodził kilka lat temu, serduszko wysiadło, no to szwagier z teściową stwierdził, no szybciej będzie, bo Danina w sumie 15 minut jest, jak podwiezie się go Danina, nie czekając na karetkę. I jadąc do szpitala kardiologicznego, ojczym Moniki mówił, że widzi światło, widzi światło. Współpasażerowie byli dosyć zdziwieni, bo on był komunikatywny cały czas. Był komunikatywny, jeszcze nikt nie wiedział, że za te kilkadziesiąt minut już będzie po drugiej stronie, ale on jadąc do szpitala kardiologicznego widział światło. Więc wszyscy mówią, nie, to jest światło na skrzyżowaniu, czerwone, pomarańczowe, zielone, wiesz, ono tutaj miga. Mówi, nie, to nie to światło, ja widzę światło, co to za światło? I dziwił się, że nikt inny w samochodzie go nie widzi. Czyli rzeczywiście, jak ktoś zobaczy to światło, to już musi przejść na drugą stronę. Klamka zapadła. Także korzystajcie z Dzapsahib, żeby się wprawiać w tej błogości, w przyzwyczajaniu się do tego światła, które jest milion razy silniejsze od Słońca, a nie razi, jest wszechatrakcyjne, możecie tysiące lat w nie patrzeć, nigdy wam się to nie znudzi, a zarazem ono działa przemieniająco. Działa jak ogień złotnika, to chyba było w księdze Malachiasza, prawda? Jubiler jak traktuje płomieniem złoto, to on go nie niszczy, tylko przemienia i oczyszcza. Więc takie obcowanie ze źródłem, chociażby poprzez ten opis, bo jeszcze oczy nie są przyzwyczajone, nie mają specjalnych modyfikacji, które czasami ktoś w akcie łaski dostaje, ale przebywanie właśnie przed obliczem źródła wszystkiego, przed obliczem miłości, powoduje duże, fajne zmiany. Pewno to jest zmiany na poziomie DNA, bo wiele osób pytało się, jak tej iniekcji zapobiec, pewno zrobić jakiś jeden odcinek czy dwa, bo już niektórzy ludzie wpadli na pomysł, jak to można osoby, które się oszukały, a zainfekowały tym zastrzykiem, jak można im pomóc, więc pewnie jakiś odcinek o tym będzie zrobiony. Ja pamiętam jeszcze z okresu mojego w buddyzmie Zen, że była kobieta chora w ostatnim stadium na tak zwane AIDS, też jakaś tam broń wynaleziona przez Rothschildów i już lekarze nic nie dawali, więc ona poszła do mistrza, do Roshi, żeby praktykować Zen. No co jej zostało tam? Parę chwil życia. I z racji tego, że wszystko odpuściła sobie, błyskawicznie osiągnęła potwierdzone oświecenie. Mistrz potwierdził to jej oświecenie. I co ciekawe, niedługo po tym fakcie zrobiła badania i okazało się, że jest totalnie zdrową osobą. W tym błysku iluminacji, w tym błysku zrozumienia, w tej mega ekstazie nastąpiły zmiany fizjologiczne i została zdrowa. Więc ten wątek pewno w najbliższym odcinku poruszymy, jak tutaj można pomóc tym, którzy zostali zmanipulowani i się zakitowali. I co do tych czterech fragmentów, które czytałem, i o tej intensywności modlitwy. Pewno większość z was zna księdza Dolindo. To był przyjaciel ojca Pio z Neapolu. Taki typowy katolicki, wiadomo, msza, komunie i tak dalej, spowiedzi. To wszystko. Więc gdyby był z tej samej parafii, co ojciec Pio. Ojciec Pio bardzo często odsyłał petentów do niego. Przyjaźnili się. To jest ten od tej modlitwy Jezu, ty się tym zajmij. Bardzo znana postać. I on tym się wyróżniał, że podobnie jak ojciec Pio i
ojciec Charbel wypowiedział w ostatnich dniach swojego życia sekwencję, że najwięcej bałaganu narobi po odejściu z tego świata, po odejściu do nieba. Także on też to wypowiedział. Natomiast to, co mnie utkwiło w pamięci, Dolindo miał wylew, ostatnie lata jego życia były bardzo ciężkie i kiedy już odchodził, to były ostatnie dni, siostry się bardzo tym przejmowały, które mu tam pomagały, usługiwały, że on już prawie nic nie je, tylko się modli i modli i modli i tam w końcu mówiły, żeby sobie odpuścił może, żeby coś zjadł, żeby coś zrobił. I wtedy bardzo ciekawą rzecz ksiądz Dolindo powiedział. Muszę się modlić, bo życie wieczne to nie żart. I dalej zatopił się w bardzo intensywną modlitwę. Całe życie przygotowywał się do tego i ludzie sobie często nie dają sprawy, jak ważnym jest przygotować się do tego ostatniego oddechu. Prawda? Od pierwszego oddechu przygotowujemy się do wykonania tego ostatniego. I to jedno zdanie księdza Dolindo, życie wieczne to nie żart, żeby sobie po prostu nie pozwolić na odpuszczenie. To jest bardzo poważna sprawa. Ojciec Pio mówił, że jak niewiele osób przechodzi, prawda? Bo ten świat ich bardzo kusi. Jest to bardzo poważne zdanie. I pamiętam właśnie Baba Wirsa w Gobin Sadan. Identycznie myślał i poumieszczał takie wielkie, chyba tam po 100 kilo z brązu mosiężne tablice na murach. Z różnymi sentencjami. I taką pamiętam, takie dwie sentencje, które mi utkwiły. Bóg jest realnością. No, gdyby ktoś sobie myślał, że jest inaczej, że to jest jakiś żart, czy jakaś filozoficzna koncepcja. Więc i spacerując po terenie widzimy tablicę, Bóg jest realnością. Taką przypominajkę. A drugą pamiętam, taką fajną, było prawdziwą świątynią Boga jest czysty umysł. I też taka potężna tablica z taką wyrytą sentencją. On to za życia kazał umieścić, także wszyscy, którzy chodzili, mieli takie fajne przypominajki, że Bóg jest realnością. To jest miłość, to jest osoba. Siła systemu miłości powinna tkwić w dynamice i zaangażowaniu się tych, którzy już wiedzą, którzy poznali to. Jedni to mogą robić zewnętrznie, to znaczy, że jest rodzina, praca, znajomi, przyjaciele, no przynajmniej tak 100 osób, do których można dotrzeć i zaszczepić ich tym specyfikiem. Nie ma żadnych NOP-ów takich niebezpiecznych po tym, które by spowodowały jakiś uszczerbek na zdrowiu. Także polecam, propagujcie zakładanie punktów szczepień, nawet mobilnych, żeby takim specyfikiem szczepić najbliższych. Ci, którzy jak gdyby nie mają predyspozycji do takiego działania na zewnątrz, czy to medialnego, słownego, to żeby właśnie zobaczyli, jak mogą fajnie się sprawdzić w tej działalności wewnętrznej, w tym skupieniu, w modlitwie, w koncentracji, żeby umysł był taki jak laser i żeby ten cały strumień intencji przekazywać Ojcu Pio, żeby już nie kombinować. Ludzie dzisiaj są tak zmęczeni, że lepiej już nie kombinują, bo przekombinują. Ojciec Pio, Baba Wirsa, Kryszna, Budda doskonale wiedzą lepiej, co komu jest potrzebne, więc ten potężny strumień modlitwy, skupienia, energii, intencji, żeby przekazywać nauczycielom. Oni to dużo lepiej zrobią z racji tylko właśnie, tak jak wam opowiadałem, że mają perspektywę orła, a nie kreta. Widzą wszystkie koniunkcje, linie czasowe, zdarzenia w szerokiej perspektywie. Baba Wirsa też to posiadał i to się nazywało trikaldarsi. To znaczy, że kiedy na ciebie Baba Wirsa patrzył, widział twoją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość w jednym momencie i wszystkie koniunkcje, jakie mogły w związku z tym wystąpić. Także kto nie jest taki ochoczy do wyjścia na zewnątrz, niech sprawdza się, osiągając Himalaje wewnętrznej modlitwy, czy to w błogości, czy w ekstatycznym skupieniu, żeby ten umysł, intencja, jak laser funkcjonował i
utrzymać siłę intencji dla Ojca Pio, dla Maryi, dla Jezusa, dla Kryszny, Buddy, dla wielkich nauczycieli. Nie możecie być nijacy, nie możecie być letni, bo to jest degeneracja duszy. Przełamcie się, każdy niech się przełamie na tyle, na ile może, żeby ta iskra eksplodowała z tego kraju. To wszystko jest w naszych rękach. Poprosiłem Wiolę z Podlasia, z racji tego, że wyjątkową osobą była ta, która ją uczyła, mistrz, żeby też się podzieliła swoimi modlitwami, jak ona się modli, jak odbiera świat. I tam widziałem, że Wiola już jakiś pierwszy post umieściła po naszej korespondencji. Także też polecam. Pamiętacie tą Wiolę, która wygląda jak nastolatka, jest moją rówieśniczką i dużo dobra też systemu miłości robi, jak gdyby w innym punkcie. Także polecam obserwowanie jej profilu na Facebooku. Też rzucę jeszcze raz pod filmikiem link. To też jest niezwykła osoba i niezwykły nauczyciel. To tyle na dzisiaj, takim szybkim skrócie naszych rozważań o modlitwie, o intencji. Do miłego, dobrego czasu Wam życzę. Trzymajcie się.